Już po raz 11 w Lidzbarku odbył się konkurs Teka Dorosłego Człowieka, bardziej znany jako Śpiewać Każdy Może. Biorą w nim udział osoby dorosłe, których pasją jest śpiew. Zakończył się wiosenny konkurs Teka Dorosłego Człowieka. Jest to 11 edycja. To jest również pod nazwą Śpiewać Każdy Może, a dlatego, że naprawdę śpiewać w nim każdy może. Zgłaszają się osoby w dwóch kategoriach. Do 40 roku życia, od 18 do 40 roku życia i od 40 roku życia powyżej. W pierwszej kategorii mieliśmy tylko jedną uczestniczkę, ale była fantastyczna, dlatego nie było problemu z przyznaniem jej pierwszego miejsca. W drugiej kategorii było 6 osób. Każda z osób została nagrodzona. Przyznaliśmy nagrodę za udział, jedno wyróżnienie, 2 trzecie miejsca, jedno drugie i jedno pierwsze i był to mężczyzna. To też jest ważne. Konkurs ten przyciąga ludzi pełnych pasji muzycznych. To jest coś, co może nazwę kolokwialnie, nakręca mnie bardzo, ale lubię pasje, zwłaszcza muzyczne. Może dlatego, że prowadzę od 3 lat chór osób dorosłych. I co tydzień mogę podziwiać ludzi, którzy skończyli 50, 60, 70 lat, a jednak przychodzą i z pasją śpiewają. Także taki konkurs przyciąga i uczestników, i pełną widownię. Widownię zawsze mamy pełną, która bardzo spontanicznie i bardzo ciepło przyjmuje śpiewających i też nagradza ich gromkimi brawami. Wokaliści występujący na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku zaprezentowali publiczności utwory bardzo znane i znane nieco mniej, ale równie porywające. Kto nie wziął udziału w konkursie, a czuje w sobie pasję do śpiewu, okazję taką będzie miał już za rok.